rozmowie z WTV. Dzisiaj moim gościem jest pan redaktor Piotr Lisztor. Witam serdecznie i dziękuję panu pułkownikowi za zaproszenie. Zawsze miło podyskutować z człowiekiem, który no, jest jedną z nielicznych osób znających się doskonale na służbach specjalnych. To ja dziękuję panu redaktorowi, że ten mój dyrekcję cyrku w budowie zgodził się wesprzeć swoją osobą, no bo tu my walczymy, to jest, proszę państwa, jak widzicie, cały czas studio jest budowane. Tutaj ale kawa jest, także to, co jest najważniejsze przy robocie dziennikarskiej, jest. No ponieważ gęsiarkę mamy razem z ekspresem, także nam się udało, ale ekspres jest w kuchni. Jest w kuchni. Proszę państwa, nie dziwcie się, ja będę sterował tym mikrofonem, bo mamy jeden. No to jest taka prowizorka. Ale dobrze, zaczynamy. Panie Piotrze, pytanie właściwie w tej chwili, pytanie, które jest, zadają wszyscy. Aneks WSI. Opublikują czy nie opublikują? No, to jest dobre pytanie. Zresztą czuję się bardzo ciekawie, bo to ja z reguły pana pułkownika przesłuchiwałem. Teraz jest odwrotnie. To może oczywiście zabrzmieć śmiesznie, ale pytanie jest zasadne i myślę, że warto, żeby odpowiedziało na to pytanie grono osób zainteresowanych tą całą sprawą, a konkretnie tych, którzy decydują o tym aneksie, którzy znają treść tego aneksu. Tych osób w naszym pięknym kraju trochę jest. To jest raptem kilkanaście osób, które oficjalnie miały wgląd do tego aneksu. Ile osób nieoficjalnie miało wgląd do aneksu, to pewnie możemy sobie tutaj spekulować i zastanawiać się, w jakim trybie te osoby czytały tenże aneks. No, dla mnie osobiście jest to zaskakujące, że przy tak konkretnych i bardzo jasnych politycznych sygnałach, czy wręcz programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości, a także prezydenta Andrzeja Dudy, no Andrzej Duda, w którego ręku znajduje się ten aneks, nie podjął jeszcze tej decyzji i dla mnie zastanawiające jest, no, co w tym aneksie się kryje, co przekonało Andrzeja Dudę do tego, aby nie upubliczniać tego ściśle tajnego dokumentu. Ja też nie wiem. Ja wiem tylko jedno. Taki dokument jest bombą z opóźnionym zapłonem podobnym do zbioru Z. Tam może nic nie być. Tam może coś być. Każde spekulacje, każdy artykuł, który pojawi się na jego temat, jest tak samo prawdziwy, jak i nieprawdziwy, dopóki tego aneksu nie znamy. No, ale tu jest jeszcze inna, moim zdaniem, dużo istotniejsza kwestia. Aneks od dłuższego czasu jest elementem gry. I teraz osoby, które nawet nie znajdują się w tym aneksie, one nie wiedzą, czy ich nazwisko faktycznie się w tym aneksie znajduje, czy nie znajduje, a ktoś, kto rzekomo udaje ogromną wiedzę, znajomość tego dokumentu, może w ten sposób rozgrywać, próbować naciskać na tych ludzi. No a nie jest tajemnicą, że grono ludzi, którzy z WSI miało kontakty, to grono zarówno biznesowe, także polityczne, no i przede wszystkim dziennikarskie. I tu myślę, że jest pies pogrzebany, że dzisiaj ktoś, kto ma ten bagaż, bardzo powiedzmy silny bagaż, którym można naciskać na tychże bardzo wpływowych przedstawicieli poszczególnych profesji, no może niestety w ten sposób swoje różnego rodzaju gierki rozgrywać. I to jest najbardziej przykre. I ja uważam, że ten aneks powinien zostać ujawniony, powinno być to wszystko przecięte. To tak jak z tym zbiorem zastrzeżonym. Jeśli kogoś oskarżano o współpracę z służbami PRL-owskimi, a nie było dokumentów, to wskazywano, że to pewnie dokumenty znajdują się w zbiorze zastrzeżonym. Teraz zbioru zastrzeżonego nie ma, trwa proces upubliczniania, no i widzimy bardzo ciekawe nazwiska pojawiające się w kontekście tejże współpracy z PRL-owskimi służbami. W dodatku jest jeszcze jedna rzecz związana z aneksem. Wszyscy zapominają, że ten aneks był, tak prawdę mówiąc, przez 8 lat w rękach ludzi, którzy nosili sobie czapki z Aurory, różne rzeczy. Nie wiadomo, kto jeszcze poza nami ten aneks może znać, prawda? No i to jest niestety bardzo smutne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszego kraju, bo faktycznie, tak jak pan mówi, mogłoby się okazać, że dzisiaj kopie tego aneksu znajdują się w tych najważniejszych stolicach krajów, które mają bardzo żywotne interesy w tym, aby u nas panował chaos. No, ja mówię tutaj o dwóch naszych największych, można powiedzieć,
sąsiadach, no bo przecież Rosja też jest naszym sąsiadem, patrząc przynajmniej w ten sposób, więc i Rosja, i Niemcy to są te kraje, gdzie pewnie aneks no, w jakiejś formie się znajduje. Zresztą z drugiej strony, patrząc na infiltrację, o której pewnie pan pułkownik może dużo więcej powiedzieć, infiltrację obcych służb w Polsce, jest ona tak duża i tak ogromna, że poradzenie sobie z tymi wszystkimi szpiegami obcych służb, którzy działają w Polsce, no to jest takie mission impossible trochę. I Mariusz Kamiński, minister koordynator, ma dzisiaj bardzo trudne zadanie. Bardzo trudne, tym bardziej, że to wymaga prawdziwego kontrwywiadu i koncentrowania się przede wszystkim na klasycznym kontrwywiadzie, żeby to zrobić, a nie tylko i wyłącznie na służbach policyjno-fiskalnych, jak ja to mówię. I to jest ten problem, że my niestety chyba zaczynamy iść w kierunku służb policyjno-fiskalnych, bo o kontrwywiadzie nikt nie mówi. Ale wracając do aneksu, ja tylko zakończę ten temat jednym zdaniem, że takie bomby rozbraja się poprzez ujawnienie po prostu. I tylko ujawnienie tych materiałów zniweluje zagrożenie. No, względu jeszcze... na te koszty, jakie będą. No tak, ale tu można jeszcze wspomnieć o tym, że niektórzy, ci, którzy są wrogami i przeciwnikami ujawnienia aneksu, mogą używać tych bardzo zresztą wyświechtanych już argumentów, że niestety, ale ujawnienie tego aneksu godzi bezpieczeństwo państwa. I co wtedy? Dobrze, ale co jest gorsze? Podwójny agent czy ujawniony podwójny agent? To jest bardzo proste, bo jeżeli ten, zakładając, że aneks może być znany zbyt wielu osobom i w zbyt wielu stolicach, to każdy agent, który w nim jest, jest agentem do przewerbowania, a miejscowe kontrwywiady mają o wiele większe możliwości od wywiadów i wiele większe elementy nacisku, bo wywiad nie może zdjąć, dać immunitetu, a kontrwywiad zawsze może. No, ja bym się martwił jeszcze o jedną rzecz. Aneks aneksem to jest dokument, który znajduje się w Pałacu Prezydenckim, czy w sumie w BBN-ie, no bo chyba formalnie on powinien się znajdować w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Ale mówimy jeszcze o jednym problemie. Mówimy o dokumentacji, która została zgromadzona podczas prac Komisji Weryfikacyjnej. Mówimy o ludziach, którzy mieli dostęp do bardzo newralgicznej wiedzy. I o ile w 99% to są odpowiedzialni, czy byli odpowiedzialnymi ludźmi wówczas, no o tyle niestety, no dzisiaj z perspektywy czasu możemy powiedzieć, no że znaleźli się tam też ludzie, no którzy no nie podołali zadaniu. No ja sam od dłuższego czasu otrzymywałem sygnały, że jest osoba, która mogła te materiały przekazywać, no dla własnych korzyści osobom trzecim i tu wcale nie chodzi o aneks, który jest powiedzmy tą kwintesencją pewnych działań, decyzji, które doprowadziły do tego, że te, a nie inne informacje się w tym dokumencie znalazły, ale ja mówię o całej wiedzy, jaka została zgromadzona przez członków Komisji Weryfikacyjnej WSI, którym na sercu leżało to, aby oczyścić polskie wojskowe służby z tych złogów, tych, którzy wykorzystywali swoją pozycję do zbijania prywatnych fortun, do prywatnych interesów, no, tworzyli takie prywatne imperium, bo tak można o wojskowych służbach informacyjnych powiedzieć. No, tylko, że niestety no, zawsze jak wszędzie znajdują się krety, no i pewnie w tejże komisji, czy w tym gronie osób też takie krety były i dzisiaj z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że są ludzie, którzy niestety, ale no, mogą dzisiaj być uznani za osoby, które powinny być uznane za te szkodzące dla bezpieczeństwa państwa. Ja się dziwię, że te osoby chodzą na wolności, ale z drugiej strony pewnie pan pułkownik, patrząc na całą historię swojego funkcjonowania w służbach specjalnych, nieraz się dziwił, że ci, którzy powinni przynajmniej opuścić nasz kraj z powodów no, wiadomych, czyli działalności szpiegowskiej na terenie Polski, doskonale sobie radzą. Zgadza się. Tutaj pan poruszył, panie redaktorze, bardzo poważną sprawę. Aneks jest rzeczywiście produktem finalnym i my wszyscy koncentrujemy się na produkcie finalnym, jak on wygląda. Natomiast aneks składa się, powstał na podstawie materiałów i zapominamy o tych materiałach. To jest właśnie najgorsze, to co pan powiedział. Na ten aneks składa się cała masa badań, gdzie są te papiery, co jest w tych papierach, kto miał do nich dostęp, kto co wyniósł. Może być o wiele ważniejsze od publikacji samego aneksu. Bo powiedzmy, że aneks też został w jakiś sposób ocenzurowany przez ówczesne kierownictwo nowych służb, znaczy, pisząc, ja mogę tylko powiedzieć, ze względu na bezpieczeństwo państwa. Ja mogę tylko, panie pułkowniku, jedną rzecz powiedzieć, bardzo istotną, że ci, którzy pracowali
W 99% ci, którzy pracowali nad likwidacją WSI, nad weryfikacją później WSI, powinni dostać medale za działanie, za walkę i wspieranie bezpieczeństwa państwa. Dobrze byłoby, panie pułkowniku, wejdę w słowo, żeby oprócz tych odznaczeń dla tych bohaterów, bo to trzeba ich tak nazwać, tych, którzy no, zmierzyli się z tym gigantycznym problemem, który po 1989 roku był no, niestety przez kolejne władze akceptowany, no, żeby oni z jednej strony dostali medale, z drugiej strony, aby odbyło się to w tym samym momencie, w którym prezydent Andrzej Duda ten aneks ujawni. I myślę, że to byłoby takie zamknięcie klamrą tej całej historii, a ci, którzy te materiały wykorzystywali do celów niecnych, no, powinni znaleźć się tam, gdzie znajdują się przestępcy, czyli za kratkami. No, oczywiście to jest czarno-białe i tak powinno być. Rzeczywiście ci ludzie wykonali gigantyczną pracę. Nie dostali chyba żadnych podziękowań, tak prawdę mówiąc, od państwa. Dlatego może warto zaapelować do pana prezydenta Andrzeja Dudy. Panie prezydencie, proszę odznaczyć tych, którzy ciężko pracowali, narażali swoje życie, narażali bezpieczeństwo i życie swoich rodzin, aby zlikwidować wojskowe służby informacyjne i aby powołać nowe wojskowe służby. To są ci, którzy zasłużyli na najwyższe odznaczenia związane z dbaniem i ochroną bezpieczeństwa państwa. I myślę, że to powinna być decyzja, która, mam nadzieję, zapadnie jak najszybciej. I właśnie jedną z takich nagród jest ujawnienie tego aneksu. Ale wracając do spraw, że oczywiście wściekałem się przez całą pracę, swoją pracę wiele razy, że mimo określonych informacji są ludzie, którym chodzą sobie spokojnie po ulicach. Mieliśmy program, to ja u pana byłem w programie w Republice na to temat... Wtedy ja pana pułkownika przepytywałem o słynnego Andrzeja, radzieckiego, rosyjskiego szpiega. Czy wie pan, że po tym programie ja otrzymałem informację, tylko zachowam dla siebie od kogo, iż ten człowiek przyznał się tym swoim znajomym w Warszawie, bo on nadal chodzi ze spokojnie po Warszawie, przyznał się, iż był rzeczywiście w KGB i w SWE. Co potwierdziło absolutnie, iż w 1997 roku, kiedy zabierano mi sprawę, miałem absolutną rację. No właśnie, a tu może warto wspomnieć, że mówimy o bardzo wpływowej postaci, jak się okazuje, w Polsce, czyli człowiekowi, który jest obywatelem, w sumie miał obywatelstwo radzieckie, później teoretycznie ukraińskie, nazywa się Andrzej Persona, Kononienko, bo to były dwa nazwiska, Kononienko używał. Jest rodowe, Persona jest nazwiskiem prawdziwym. No i jak się okazuje, wymieniamy od dłuższego czasu z imienia i nazwiska tego pana. Mówimy, że jest rosyjskim szpiegiem, że działa na terenie Polski. No i jakoś nikogo to nie rusza. Tak, słyszałem, że sobie spokojnie chodzi po Warszawie, jeździ w delegacje, przyjmuje delegacje władz ukraińskich, a jednocześnie bywa często w naszym Sejmie. No to jest dość ciekawe. No i tutaj pojawia się to zasadnicze pytanie, jak to jest możliwe, żeby w 38-milionowym kraju, który jest członkiem Unii Europejskiej, jest członkiem NATO, no, gdzie jednak Rosja jest bardzo jasno i konkretnie opisana jako ten kraj, który jest wrogi, jeśli nie jest to kraj, który sprzyja interesom krajów natowskich, wręcz przeciwnie, no a mimo to przedstawiciel służb tego kraju doskonale sobie radzi nad naszą piękną Ja dla porządku wizmę. Tylko zaznaczę, że tą sprawę zabrano mi mniej więcej w 1997-1998 roku. Jeden z moich kolegów później usiłował podjąć tą sprawę jeszcze za czasów AWS-u, jak już byłem w Londynie. Został tak samo szczyszczony, chociaż nie ma mojego backgroundu, bo jest to człowiek, który przyszedł z podziemia tutaj. Został dokładnie szczyszczony, zneutralizowany, między innymi przez późniejszych szefów służb za czasów PO. Potem człowiek ten był bohaterem, w cudzysłowie, specjalnego posiedzenia Sejmu, które zwołał minister Barcikowski wówczas, szef tajnego posiedzenia, po którym nie wiadomo, co z tego wyszło, nie wiadomo po co. I nic to posiedzenie nie dało. Na początku dodam, że ja mówię w tej chwili już jako były oficer kontrwywiadu, więc dla mnie są przesłanki operacyjne. I to nie jest oskarżenie w sensie o szpiegostwo, w sensie paragrafu 135 KK, to jest po prostu opowieść o sytuacji, która jest. Ale ja pamiętam, jak rozmawialiśmy w studiu w Republice i ja wtedy zapytałem pana pułkownika o to, czy to nie jest tak,
że nasze służby uwierzyły, że został przewerbowany właśnie Andrii Persona Kononienko i dzisiaj jest tym, który jako współpracownik na przykład Agencji Wywiadu czy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest tym, który przekazuje cenne informacje na temat sytuacji w Rosji, na temat sytuacji na Ukrainie. Teoretycznie jest to możliwe. Teoretycznie tak, ale wtedy nie byłoby tajnego posiedzenia Sejmu. No ale być może później. No to po tym tajnym posiedzeniu, to w takim razie operacyjnie to jest bez sensu. No i tu pojawia się właśnie pytanie, czy dla wszystkich jest to bez sensu, bo jakoś patrząc na to, że ten człowiek spokojnie chodzi ulicami Warszawy, wszyscy go znają, bo to jest osoba, która no, jest taka rozpoznawalna bardzo mocno. Akurat zdjęcia pewnie nie mamy na podorędziu, ale gdyby Państwo zobaczyli zdjęcie, to na pewno tego człowieka błyskawicznie by go rozpoznali, idąc ulicą Warszawy, gdyby akurat przechodził obok. No i jakoś myślę, że kontrwywiad nie ma problemu z tym, aby go odnaleźć, aby wiedzieć, gdzie przebywa, aby go rozpoznać przede wszystkim. No i jakoś... Pod warunkiem, że jest kontrwywiad. Wątpię, dlatego że w tym momencie jego poprzedni mocodawcy, ci przed werbowaniem, jeśli byli, również wiedzą, że został przewerbowany, w związku z czym gra się toczy. Nie wiadomo, kto jest tutaj mocniejszy. Przypuszczam, że nie my, ale już nie wchodźmy w te operacyjne dywagacje, bo dla mnie to jest bez sensu. Dla mnie już wtedy, w 1997 roku, ten człowiek był absolutnie do wyrzucenia z Polski. No, ale tutaj jeśli warto coś powiedzieć, to także to, że Andrii Persona Kononienko to człowiek, który był podejrzewany o pranie brudnych pieniędzy, które nomen omen przechodziły przez Bank Współpracy Europejskiej Aleksandra Gudzowatego, tego słynnego, nieżyjącego już dzisiaj miliardera, który dorobił się na handlu gazem, który miał doskonałe relacje najpierw w Związku Radzieckim, później w Rosji i akurat przez jego bank, zresztą wcześniej bank założony przez Aleksandra Kwaśniewskiego, czyli Bank Turystyki, który później został sprywatyzowany właśnie przez Gudzowatego i zmienił nazwę na Bank Współpracy Europejskiej, Andrii Persona Kononienko, no, przeprowadzał bardzo duże sumy pieniędzy i te sumy pieniędzy były mocno przez nasze ówczesne organy oglądane. Zresztą pewnie pan pułkownik tu może więcej na ten temat powiedzieć. No ale jak się okazało, mimo wątpliwości, no nic się nie stało. Nic się nie stało, nawet próby dość, powiedzmy, bezczelne próby dojścia w latach 90. do naszego MON-u i do sprzętu w momencie, kiedy myśmy wchodzili, jego aktywność w momencie, kiedy wchodziliśmy do NATO, dotycząca na przykład sprzętu postradzieckiego, ofert, różnych takich rzeczy. Nieważne, to zostawmy, bo ja zakończę ten temat, panie redaktorze, jednym tylko jeszcze stwierdzeniem. Przypomnijmy, że nazwisko Andrii Persona Kononienko, może to kto inny, może to nie, jest, może to ten sam, pojawia się przy tym słynnym Lemongrasie i aferze taśmowej. No to prawda, pojawia się bardziej kwestia związana z rosyjskim koncernem naftowym Łukoil, gdzie no, osoby związane z tym koncernem no, były de facto właścicielami Lemongrasa, czyli tej słynnej restauracji, w której swoje sukcesy polityczne świętowali politycy Platformy Obywatelskiej z Donaldem Tuskiem i Grzegorzem Schetyną na czele, zresztą restauracji oddalonej od Sejmu może o 100 metrów i która znajduje się vis-a-vis ambasady amerykańskiej, więc to taka dość ciekawa mieszanka lokalizacyjna. Z drugiej strony grupa klientów tej restauracji też była bardzo ciekawa, bo tam oprócz polityków, biznesmenów, no również przewijały się osoby związane ze służbami specjalnymi, także ci, którzy przechodząc na drugą stronę właśnie z ambasady amerykańskiej również padali na niekoniecznie herbatkę, ale już na jakiegoś tak zwaną szklaneczkę whisky. No więc tutaj można oczywiście wokół tego budować różne tezy. No na pewno ta sprawa jest do dzisiaj niewyjaśniona i na pewno zagadką pozostaje, jak to jest możliwe, że restauracja, w której współwłaściciele
byli związani no, z rosyjskim koncernem, z najważniejszym, największym rosyjskim koncernem, mogli gościć najważniejszych polskich polityków, którzy podejrzewam, że nie rozmawiali tam nie rozmawiali tylko o kobietach, whisky i szybkich samochodach, ale również o tym, co oczywiście i jakie decyzje w naszym kraju będą zapadać. Oczywiście myśmy też, będąc oficerami w służbie, jak pili, to nie rozmawialiśmy tylko o kobietach i przyjemnościach, a generalnie również o plotkach z pracy. Okej. Dziękuję panu bardzo. Ja bardzo dziękuję za gościnę panu pułkownikowi Wrońskiemu i mam nadzieję, że częściej będę mógł zasiadać na tej kanapie i dyskutować o bardzo ciekawych i wręcz mocno kontrowersyjnych tematach, bo to chyba jest najciekawsze, a nie wszyscy na ten temat chcą rozmawiać. Dziękuję bardzo. Do widzenia państwu.